Witamy Państwa, 21 dzień listopada, wczesny poranek dla niektórych, dla niektórych być może już ciężko pracowity, a dla niektórych być może w podróży, proszę Państwa. I właśnie o podróżach mówić dzisiaj będziemy w naszym studiu. Pan Przemysław Supernak, witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Czyli współorganizator 9 już festiwalu podróżniczego opolskiego. Mówię to celowo, dlatego że opolski festiwal, Panie Przemysławie, ma taki swój charakter, wpisał się już w ten krajobraz. Z festiwali podróżniczych, przecież których w kraju jest bardzo dużo, ale ten wasz jest też wyjątkowy z kilku powodów. Będzie nieco inny od tych poprzednich edycji, czy też w schemat już jest opracowany i, i robimy tak jak przez poprzednie lata? No, festiwal będzie podobny jak w poprzednich edycjach, czyli rządzi nim przede wszystkim różnorodność jak największa liczba miejsc, sposobów podróżowania, krajów i prelegentów siłą rzeczy też no będzie troszkę krótszy niż zazwyczaj, zazwyczaj robiliśmy tygodniowe festiwale, tym razem postanowiliśmy skondensować go do czterech dni i w tych czterech dniach zmieścić te najciekawsze z najciekawszych opowieści. Czyli w cztery dni dookoła świata, bo tak chyba można, można powiedzieć, powiedzieć, bo tak. kiedy patrzy się na program festiwalu, to możemy powiedzieć, że mamy tutaj bardzo, bardzo znane twarze i postaci, ale też i to, o czym mówiłem o festiwalu, że on ma ten swój autorski, opolski też charakter. Kiedy narodziła się tam, myślę, żeby, rozumiem, że też z własnych pomysłów i podróży gdzieś tych mieszkańców opolszczyzny włączyć do tego festiwalu. No, rzeczywiście jest to, jest to autorski projekt Opolan, pasjonatów przede wszystkim. Powstał ten projekt w 2015 roku, wtedy była pierwsza edycja i zrodził się dosyć spontanicznie, po prostu gdzieś spotkało się kilka osób, które miały jakieś swoje pierwsze pojedyncze pokazy slajdów w różnych klubach, kawiarniach. No i tak spotkaliśmy się, stwierdziliśmy, że może by zrobić jakąś imprezę, gdzie podróżnicy nie tylko z Opola, ale z Polski mogliby się spotykać i opowiadać o swoich podróżach. No i tak naprawdę w przeciągu miesiąca czasu przygotowaliśmy pierwszą edycję, bardzo szybko, błyskawicznie, od razu już tygodniową imprezę. No spotkała się z dużym zainteresowaniem, a potem już poleciało po prostu i tak już mamy dziewiątą edycję w tym roku. No to skoro dziewiąta edycja przed nami, to już, drodzy Państwo, jutro rozpoczęcie tego wydarzenia, więc dlatego dzisiaj się spotykamy teraz wczesnym rankiem, by zaprosić Państwa na te cztery dni, jak będzie wyglądał ten program, bo tych atrakcji rzeczywiście jest sporo i sporo tych podróży. No, zacznę może od tego, że rzeczywiście czeka nas 13 różnych spotkań, prelekcji, 13 różnych miejsc, które odwiedzimy. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny, jak zwykle u nas na naszym festiwalu, to jest impreza non-profit i wstęp też jest non-profit, także myślę, że jest dobra okazja. Będą też transmisje online, przy czym będą one dostępne tylko i wyłącznie podczas trwania festiwalu, czyli do niedzieli 26 listopada. Jeżeli ktoś nie może przyjść na nasz festiwal, czy gdzieś z innych miejsc w kraju będzie oglądał, to też będzie dla niego dobra okazja do uczestnictwa. Jak będzie wyglądał? No, z reguły jest to po 3-4 spotkania w ciągu dnia. Zaczynamy rzeczywiście jutro w środę od Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, gdzie dzień taki poświęcony opolskim podróżnikom. Rozpocznie go Krystyna Wajdzioch, która nam opowie o tropikalnej wyspie San Lucia w Ameryce Środkowej. Potem dobrze znany o polskiej publiczności profesor Janusz Słodczyk opowie o swojej ostatniej podróży do Mozambiku i Zimbabwe. Na koniec tego dnia ja będę miał przyjemność opowiedzieć o swojej podróży do Maroka, takiej bardzo ukierunkowanej podróży, bo to była podróż na festiwal Taragalt, festiwal saharyjskich nomadów. Bardzo ciekawa impreza i opowieść taka bardziej pod kątem kulturowo-muzycznym właśnie. Tak, tak będzie wyglądał ten pierwszy dzień. Zaczynamy go o godzinie 18. Prelekcje trwają mniej więcej po 50 minut i oczywiście przerwy pomiędzy nimi. To dzień pierwszy, no a później jeszcze pozostają dni kolejne i atrakcji też na pewno w nich nie zabraknie. Z tym, że też, co warto powiedzieć, zmienia się też miejsce, gdzie festiwal będzie podróżował. Tak, zgadza się. Nasz festiwal podróżuje od początku i zawsze było tak, że odbywał się w kilku innych miejscach, w kilku różnych miejscach. Wcześniej, kiedy był to tygodniowy festiwal, jeszcze dochodziła do tego Miejska Biblioteka Publiczna, filia numer 4. No w tym roku. Pierwszy dzień Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. pozostałe dni, czyli czwartek, piątek, sobota, to jest tradycyjnie studenckie Centrum Kultury, jako że Uniwersytet Opolski i studenckie Centrum Kultury również są jednymi z organizatorów tego festiwalu. Drugi dzień naszego festiwalu rozpocznie się o godzinie 18 w czwartek w, na scenie Studenckiego Centrum Kultury i tutaj posłużę się ściągą, jeśli można. Eee, rozpocznie go prelekcja koreańskie reminiscencje Kimchi w Hamboku, przy Hanoku i nie tylko. O tym opowiem powiedzą nam Monika i Robert Ciemienga. Dowiemy się na pewno, co to jest hambok, co to jest hanok, co to jest kimchi. O tym wszystkim i o wielu innych rzeczach na pewno nam opowiedzą dokładnie prelegenci. O godzinie 19 wybierzemy się w podróż rowerem, w bardzo ciekawą podróż, bo podróż z kotem również. No właśnie, to też jest taka ciekawa rzecz, bo przypominam sobie poprzednie festiwale, mam wrażenie, że zawsze rower i zwierz na nim występuje, a jak nie rower, to inny środek lokomocji. Tak, rowerów mieliśmy sporo również na naszym festiwalu, jak również różnych środków lokomocji. Mm. Zwierzęta również się pojawiały, mieliśmy psa, mieliśmy osła, z którym podróżowano. Teraz nam się pojawił kot rzeczywiście. I tytuł tej prelekcji to rowerzystka z przypadku. Europejska pętla z kotem Fryderykiem i o tym opowie nam Ola Orlikowska. No i ten drugi dzień zakończy się o godzinie 20.00 opowieścią Anity Pogorzelskiej: Papua Nowa Gwinea Ostatni Kanibale. Bardzo ciekawa też kulturowa podróż w no, dosyć taki egzotyczny kierunek i, i rzadziej uczęszczany na pewno przez podróżników. No wiem, że tam ostatnio miałem przyjemność też rozmawiania z duchownymi. Tam są księża także z Opolszczyzny, którzy, mm -hmm. którzy też tam właśnie są w tym miejscu, o którym Pan, pan mówił. To są rzeczywiście opowieści niezwykłe. Z tym, no nie... opowieści misjonarzy, bo no. są oni rzeczywiście na całym no. świecie, na wszystkich kontynentach, przeważnie Pokazują nam troszeczkę od kuchni i od zaplecza te kraje. Rzeczywiście, przeważnie są to ciekawe historie. No i wędrujemy dalej, bo, tak jak mówiliśmy, nie, nie, nie tylko pieszo, nie tylko rowerem, ale tych podróży jest bez liku. Zgadza się. Trzeci dzień naszego festiwalu, czyli piątek. Rozpoczniemy, no tym razem wyjątkowo o godzinie 18.30, i tutaj takie małe sprostowanie też do programu festiwalowego, ponieważ w, w biuletynie ukazała się informacja, że tego dnia o będzie również wystawa i wernisarz wystawy fotograficznej. No niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów musieliśmy odwołać tę wystawę. No ale z racji tej również troszeczkę uległy przesunięciu w czasie prelekcji, i w tym dniu wyjątkowo o 18.30 one się zaczną. I zaczniemy od opowieści o Polsce, bo Polska też się zawsze pojawia u nas na festiwalu. Będzie to opowieść o wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej, czyli Nieznanym Obliczu Bałtyku, o czym opowie nam Daniel Grudziński. Na co dzień mecenas, na nieco dzień Pasjonat Podróży, fotografii. No Jego fotografie miały nawet swoje publikacje w magazynie National Geographic, także możemy się spodziewać wielu pięknych zdjęć pokazujących nasz kraj od takiej ładniej wizualnie strony. Potem o godzinie 19.30 przeniesiemy się do Azji. Piotr Wnuk opowie nam o Laosie i o ludowych zwyczajach i wierzeniach. Będzie sporo o szamanach, będzie sporo o uzdrowicielach i również, również troszeczkę od kuchni zobaczymy kulturę i obyczaje właśnie tego kraju. Na koniec tego dnia o 20.30 udamy się na Wyspę Wielkanocną z Ewą Wilczyńską, która opowie nam właśnie o Wyspie Wielkanocnej, o Rapa Nui. i również będzie to takie festiwalowe oblicze tej wyspy, ponieważ to no wyspa nie tylko geografią i zabytkami, czy, czy też posągami stoi, ale również kulturą i wydarzeniami kulturalnymi i to będziemy mieli okazję zobaczyć na tej prelekcji. No i zawsze pojawiają się też na festiwalu te wielkie, czy też może medialnie bardziej znane nazwiska podróżników, no w końcu to podróżniczy festiwal i też w tym programie na zakończenie możemy powiedzieć w podaniu głównym mamy też taki no, dobry deser. No bardzo dobry deser. Myślę, że rzeczywiście ostatniego dnia w sobotę na finał naszego festiwalu, czyli o godzinie 20 w Studenckim Centrum Kultury, spotkamy się z Przemkiem Kossakowskim, właśnie widocznym na ekranie. Akurat dobrze nam się zbiegły slajdy. E, bardzo ciekawa postać, postać rzeczywiście medialna, można powiedzieć celebryta również. No, u nas celebryci może trochę rzadziej goszczą, ale dla Przemka zrobiliśmy wyjątek z podstawowego powodu. To jest człowiek, który udowadnia, że to co mainstreamowe, to co telewizyjne, no może nieść naprawdę głębokie treści ze sobą i Jego programy przede wszystkim są o przekraczaniu różnych granic, barier, yy, barier samego siebie, bardziej barier swojego umysłu, swojej duszy, ale też barier społecznych, jak chociażby w ostatnim jego programie Down the Road, kiedy podróżuje z ludźmi dotkniętymi zespołem Downa. Niesamowity, wzruszający program. Ja, ja jestem osobiście fanem tego programu i o tym programie również nam Przemek opowie. Ale zanim Przemek wystąpi na finał festiwalu, czekają nas jeszcze inne wydarzenia tego dnia. I ten dzień w Studenckim Centrum Kultury sobotę rozpoczniemy o godzinie 17, czyli wcześniej. I od podróży rodzinnej. Będzie to półroczna podróż po Ameryce centralnej i południowej z dziećmi, o której opowiedzą nam Agnieszka, Marcin, Klara i Wojtek Lewandowski, czyli cała no rodzina prawo... tak. No pół roku z dziećmi, utrzymać ich ciekawość, utrzymać ich zainteresowanie miejscem, to na pewno jest wyzwanie. I dowiemy sobie, jak, jak sobie poradzili z tym wyzwaniem właśnie podczas ich opowieści. Mhm. No to w ogóle będzie taki dzień pod kątem przekraczania barier, bo z jednej strony bariery przekracza Przemek, z drugiej strony rodzina, która z dziećmi przez pół roku podróżuje, również te bariery jakieś swoje własne oczywiście prze, przekracza. Drugie spotkanie podczas y, sobotniego finalnego dnia y, naszego IX Polskiego Festiwalu Podróżniczego poświęcone będzie y, też bardzo ciekawej formie podróżowania, bo paralotnią. Przelecimy tą parolotnią przez, przez Dolomity <laughs> razem z Jackiem Matuszkiem, znanym w środowisku parolotniarzy, sportowcem, no, pochodzącym notabene, no, z, notabene z Gogolina, tak. także tak. też można powiedzieć o Polanii. Świetny skałkowiec, wspinacz. No. Świetny skałkowiec, wspinacz do tego i bardzo piękne zdjęcia, filmy robi przy okazji, bo miałem okazję już tę prelekcję widzieć. Na tej prelekcji pojawi się również pies, z którym czasem wzlatuje w powietrze właśnie Jacek. No i po Jacku o godzinie 19, już też znany o polskiej publiczności, Robert Rob Maciąg, e, który kiedyś był u nas i opowiadał o swojej podróży po Indiach i Nepalu na skuterze z objazdowym kinem, na którym puszczą mm -hmm, tak, polskie bajki. Opowiem, tak, bardzo ciekawa opowieść. Samowite. Tym razem opowie nam o podróży swojej rowerem przez Ladak, himalajską krainę, także będzie wyczyn, będzie wyzwanie i, i będzie radzenie sobie z tym wyczynem. Kolejne, bo Robert już taką podróż odbył 15 lat temu i to było powtórzenie właśnie tej powtórzy już, podróży już w trochę starszym wieku, myślę, że bardzo ciekawe, nie tylko dla rowerzystów, ale w ogóle dla miłośników gór, dla miłośników podróży. No to drodzy Państwo, czy na rowerze Państwo dojadą, czy przyjdą na piechotę z plecaczkiem, czy też przyjadą komunikacją miejską, kierunek jest jeden, od jutra Opolski Festiwal Podróżniczy rusza, a tak jak Pan powiedział, zaprosić warto wszystkich, impreza bezpłatna i dostępna, więc myślę, że na koniec takie zaproszenie jeszcze Panie Przemysławie, naszym gościom się przyda. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa, na 9. Polski Festiwal Podróżniczy, różnorodne kraje, różnorodne miejsca, 13 różnych spotkań, bardzo ciekawe osoby, z którymi warto się spotkać, warto, mimo że będą transmisje online i można to zobaczyć w internecie, to jednak warto być osobiście, bo można z tymi ludźmi porozmawiać, zadać im pytania. Będą czasem niespodzianki. Kupić, czasem kupić książkę jakąś, tak. Będą niespodzianki dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć na żywo w naszych spotkaniach. Tradycyjnie przewidzieliśmy różne atrakcyjne nagrody, także warto być, warto śledzić i, i odwiedzić nas. Przemysław Supernak był naszymi Państwa gościem, a zatem pamiętajmy, żeby w ciągu najbliższych czterech dni znaleźć czas na to, by popodróżować z niesamowitymi gośćmi opolskiego festiwalu podróżniczego. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również.